Pogoda w naszym kraju zaczyna kształtować układ wysokiego ciśnienia, a to oznacza dużo promieni słonecznych. Witam Państwa, Aleksandra Zarzycka-Kośla. Czas na szczegóły prognozy pogody. Tymczasem ta noc jeszcze z opadami deszczu, dość intensywnymi na południu Polski, bez opadów jedynie Kujawy, Mazowsze i Pomorze Zachodnie. Najchłodniej 2 stopnie w Szczecinie i w Zielonej Górze, natomiast najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu, tutaj do 8 stopni. Sprawdźmy prognozę pogody dla naszego kontynentu. Na południu Europy pogoda nieco się zmieni. Na Półwyspie Iberyjskim zdecydowanie ocieplenie. Do 21 stopni wzrośnie temperatura w Madrycie i tam niebo rozpogodzi się i przejaśni. W Moskwie temperatura wzrośnie do 3 stopni na plusie. W Skandynawii również poprawa pogodowej aury. Tutaj do 5 stopni w Oslo i w Sztokholmie. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. W Polsce pogodne słoneczne niebo w centrum i na północnym wschodzie. Dość intensywne opady deszczu wystąpią na południu Polski. Tutaj co jakiś czas również wystąpią przejaśnienia na niebie, przelotny deszcz na Pobrzeżu Koszalińskim. Najchłodniej w Gdańsku, tam do 5 stopni w cieniu, natomiast najcieplej w Zielonej Górze 14 stopni. Sprawdźmy kolejne dni. Ciśnienie wyraźnie zacznie rosnąć. 1020 hektopaskali w Warszawie na barometrach. W czwartek 14 stopni na zachodzie, Pomorze z opadami deszczu. Podobna sytuacja na Podkarpaciu. Ale już w piątek nigdzie nie spodziewamy się opadów deszczu. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni na zachodzie. W sobotę temperatura wzrośnie do 17 stopni na Śląsku. W przeważającej części kraju tego dnia spodziewamy się niewielkich opadów deszczu. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.